Hej, hej, kids. Może mi się uda. Jesteśmy w Blenderze 3.2.0, czyli w stabilnej wersji, bez żadnych dodatków. No, jest tylko jeden mały problem, tak? Polega na tym, że potrzebujemy Genetics, czy aplikacja Genetica się nazywa. Ona już chyba nie istnieje albo jest przyblokowana, bo projekt nie jest rozwijany, może w ten sposób. I tu możemy sobie generować różne tekstury, tak? Seamless, czyli bezszwowe, na przykład nawet animacyjne, tak? Może to tyle. Genetica. Świetny software. Nie wiem, czemu coś im nie wyszło chyba. Dobrze, zamknę go. No. No i na przykład Genetica generuje mi takie tekstury. Możemy sobie je zobaczyć gdzieś tam. Desktop. Chyba 103 odcinek. No, tu wygenerowałem no, kilka tekstur, tak? 2K, tam można wygenerować 4K, bo to wszystko działa proceduralnie, także to nie ma znaczenia w jakiej jakości. Czy na przykład ten ogień, tak? Nie wiem. No, to jest proceduralnie zrobione, dobrze, to. O, tu jest ten ogień w blenderze. Spacja. Okej, Shift D. Skupił mi ten obiekt. Czy będzie pasować? Ma tak. Shift R. Okej, mamy trzy ognie. A może jeszcze do góry. 7 numeryczne. Boom, shift. No co? Shift D. Skopiuj mnie tam. No, tu jest 2K chyba z tego co pamiętam. Ale możemy sobie tapetę zrobić albo animację. Cokolwiek. Dobrze, file new. Rozpocznijmy od początku. To ten obiekt X. Delete X. Delete. Shift A. Mesh. Dajmy cube. Okej. Może viewport shading. Nie ma materiału. Dobrze. Shading. Ok, jesteśmy viewport. Niech tak będzie. New, nowy materiał. Lewe uszko myszy. Image. Mój kolega zawsze mnie poprawia. Image, kolor. No tak, tylko że nie ma żadnego obrazka. Co teraz? Open. Desktop, gdzieś mieliśmy ten projekt, 103 chyba, dobra, niech to będzie, o, to jest ok. Zaznaczmy, lewe ucho myszki, pik, go down, na dole, shift, tak, zaznaczmy wszystkie obrazki, open image,
Okej, okay. Kiedy się to kończy? Dobra. W ogóle się nie kończy. Autorefresh, refresh, spacja. Dobrze, przejdźmy do layout. Bo tu były wygenerowane tylko chyba 24 klatki. Okej, okay. I tak sobie działa to. Tylko nie do końca dobrze. UV editing. Mamy nasz obiekt zaznaczony. Tak, nawet chyba cały. Okej, okay. Mamy zaznaczony cały obiekt. UV. Gdzieś tu było. Unwrap. Cube projection. Layout. Okej, okay. Seamless. Fajnie to wyszło. Dobrze, może modyfikatory, tutaj, modyfikatory. Bevel wydaje mi się, że będzie fajny. Edges może być. Może 7, nie wiem. Dobrze, zamknijmy to w kółko. Trochę słabo działa. Dobrze, na tym się zatrzymamy. Te procentowe mi najlepiej wychodziło. I może więcej slice. Tarczy, bye 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 bye